Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Miło, że jesteście. Zapraszam do filmu na październik, kochani. Zapraszam Was również do opisu. Pod filmem znajdują się różnego rodzaju informacje, które mogą być Wam przydatne. Link do filmu dodatkowego również znajdziecie w opisie pod filmem. W filmie dodatkowym, zwyczajowo, jak to w filmach miesięcznych, zajmujemy się sprawami tylko i wyłącznie miłości, z uwzględnieniem kwestii bliźniaczych płomieni, z uwzględnieniem informacji dla singli i dla osób, które są w relacjach z gatunku to skomplikowane. Słuchajcie, przechodzimy do czytania. Zaczynamy od przesłania dla Was na cały miesiąc. Żyrafa nam się pokazała. Żyrafa, która nawołuje nas do tego, żeby patrzeć na sprawy z szerszej perspektywy, nie być zbyt drobiazgowym, widzieć większą całość, spojrzeć jakby z góry, krótko mówiąc, tak? Obserwować z wyższej perspektywy. We wszystkich aspektach naszego życia czas też po prostu być może jakby wyprostować szyję w tym znaczeniu pierś do przodu, moje drogie panie, otworzyć oczy i zobaczyć większy obraz, tak? Niezależnie od tego, jakby czego dokładnie będzie dotyczyła ta sytuacja, chodzi o to, żeby lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby, okoliczności, w których funkcjonujemy, żeby spojrzeć na wszystko jakby nie tylko z poziomu wzroku, ale również, tak jak wspomniałam i powtórzę to ostatni raz, nabrać wglądu w szerszą perspektywę konkretnej sytuacji. Albo też może zdarzyć się coś, co sprawi, że spojrzysz na sprawę z innej, szerszej perspektywy właśnie i to może zmienić coś, to może przynieść jakąś różnicę w postrzeganiu, zmienić zdanie Twoje lub otoczenia, trudno mi dokładnie powiedzieć. Natomiast niewątpliwie żyrafa jest zachętą do tego, żeby spojrzeć na sprawy absolutnie z szerszej perspektywy. No i już, tak? I też nie wszystko jest takie, jakie się wydaje. To jest jakby kolejny aspekt, który mi gdzieś jakby teraz przyszedł do głowy, więc jeszcze może właśnie spojrzenie na coś zupełnie inaczej spowoduje, że nabierzecie pewności, tak? Że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje być. Nie ma co się skupiać na najdrobniejszych szczegółach. Jeszcze tak bym powiedziała, pod tym względem, że to jakby skoncentrowanie się na takich drobiazgach i najdrobniejszych szczegółach może spowodować, że poczujesz, że nie idziesz do przodu, tak? Więc jakby, dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Teraz, kochani, sprawdzimy sobie dla Was możliwości października, blokady października. I jakieś niespodziewane sytuacje. Sprawdzimy, czy te niespodziewane okazje to jest coś, w co warto inwestować swoją energię, czy może pojawi się tu jakieś ostrzeżenie. Zaczynamy od możliwości uzdrowienia, kochani. Uzdrowienie jakby po jakimś trudnym momencie z kimś. To nie musi być miłosne. Natomiast chodzi o to, że nie czujesz już bólu, nastąpiło uzdrowienie, unikniesz być może złamanego serca. Słońce, tak. Myślę, że po prostu jest lepiej, krótko mówiąc. Wychodzi słoneczko dla Ciebie, unikasz złamanego serca, naprawiasz jakąś relację, poprawiasz jakąś relację nadwątloną być może. Super. Blokady. Okej. Ktoś może być bardzo skoncentrowany na sobie i swoich potrzebach, co też powoduje, że do Ciebie trafia niewiele. Albo ktoś nie chce Ci jakby czegoś przekazać, nie ma przepływu równomiernego energii, tak? Zobaczmy więcej. Trzy kielichy. Wydaje mi się, że to jakby w pozycji blokady pokazuje się ktoś, kto nazbyt koncentruje się na sobie, na swoich własnych potrzebach i tak jak wspomniałam, nie zauważa Twoich potrzeb, omija to, co dla Ciebie ważne. Natomiast ta osoba pokazuje się tylko ktoś, kto robi to dlatego, że sprawia mu to ogromną radość w tym momencie, potrzebuje tego być może. No, niespodziewane okazje. Niespodziewane okazje, które należy zatrzymać dla siebie. Tak. Będzie okazja do tego, żeby trzy buławy na spodzie, żeby
zrobić coś po cichutku, dokonać wyboru po cichutku i ruszyć przed siebie, ale to należy zostawić dla siebie, nie mówić o tym głośno. Czymkolwiek to jest, czymkolwiek jest ten wybór. Czymkolwiek jest ta decyzja, tu intuicja będzie cię bardzo silnie prowadzić i prośba o to, żeby utrzymać sprawę w tajemnicy jednak. Więc też pytanie mi, nie będę już tego dalej jakby drążyć tematu. Wy wiecie ewentualnie najlepiej, na co oczekujecie, trzymając tę wiadomość właśnie przy sobie i dla siebie, nie chcąc się dzielić nią z otoczeniem, bo to jest moim zdaniem szansa na to, żeby w końcu ruszyć do przodu, ale nadal trzeba zatrzymać tę informację dla siebie. Ok, teraz proszę podzielcie sobie październik na cztery części, na każdą z części wyjmiemy przesłanie. Te karty już odsunę na bok. Zaczynamy. Ok. Pierwsza energia. Druga energia. Dobra, to jest spójne z tą informacją o blokadach, więc zaraz zobaczymy. Nie wszystko złoto, co się świeci. Widzicie, dojrzycie coś moim zdaniem. Ok. Więc tak, moje drogie koziorożce, pierwsza informacja dla Was mówi bardzo wprost, że ważne w pierwszej części października będzie tworzenie, budowanie czegoś, co ma mieć solidne fundamenty. Solidne fundamenty, czyli tak cegiełka po cegiełce, taka praca bardzo konsekwentna, że trzeba się skoncentrować na solidnych podstawach, czegokolwiek to dotyczy, cokolwiek tworzycie. Ważna jest szczerość, ważna jest klarowna komunikacja. Jeśli to są jakieś nowe osoby, nowe relacje, to też ważne jest, żeby tworzyć je solidnie, a trwające relacje po prostu umacniać, tak? Działaj z pewnością siebie. To jest też jakby powiedziałabym taka informacja tutaj. Pomału, ale z pewnością siebie. Druga część miesiąca mówi o dawaniu i braniu właśnie, ale to dawanie i branie powinno być produktywne. Wy na pozycji blokady mieliście tą informację, która dla mnie oznaczała, że właśnie produktywności brakuje, że ktoś z siebie daje bardzo dużo, a w zamian nie dostaje, jakby to nie jest efektywne waszym zdaniem, tak? Wasze zaangażowanie nie jest efektywne, nie przekłada się tak, jak powinno się przekładać. I otóż mamy potwierdzenie również w karcie z przesłaniami na drugą część października, która mówi, że jakby to jest taki czas, żeby przyjrzeć się, ile i co inni ludzie wnoszą do naszego świata. Trzecia informacja, to z kolei mi się jakby bardzo mocno kojarzy z tą energią żyrafową, która nam się pokazała na wstępie. Tutaj jakby mówi, żeby, uważam, spojrzeć na sprawy głębiej, przyjrzeć się, co jest pod powierzchnią, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Czy ktoś nie założył maski, jak to się mówi, czy ktoś nie udaje kogoś, kim nie jest. I teraz tak, w relacjach na przykład nie próbuj dawać kogoś, kim nie jesteś, żeby zaimponować innym. Po prostu znajdź esencję prawdziwości w sobie i to będzie twój naturalny blask. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, tutaj jest troszeczkę przestroga tak naprawdę. I szczególnie ta blokada szóstka monet, to też jakby mi się zapaliła czerwona lampka, że czasami okazja, która jest nam proponowana, wydaje się być tak wspaniała, że ciężko jej się oprzeć, natomiast jak dojdziemy do sedna, czy też jak zbadamy bliżej daną sytuację, okazuje się, że była to tylko taka złudna poświata. Więc zwracam na to uwagę, żebyście proszę czytali dokumenty od początku do końca, łącznie z tym, co jest napisane drobnym drukiem. Ostatnia karta na miesiąc październik z przesłaniami dla Was mówi o tym, że trzeba być obecnym w danej chwili. Być tu i teraz. Okej? Nawet jeśli, jakby odnosząc na przykład do miłości tę kartę, różowe okulary już dawno spadły, motyle z brzucha odleciały, to bycie razem z Waszą osobą w takich codziennych, po prostu zwyczajnych, wydawać by się mogło, czynnościach, może być też przyjemne i o tym jakby mniej więcej ta karta mówi. Ciesz się tym, co jest tu i teraz, tak? Jakby po prostu bądź obecny tu i teraz. Okej, okay. Idąc dalej, kochani, idziemy dalej.
teraz zrobimy sobie, doprecyzujemy te karty, które nam się pokazały tutaj pod kątem miłości i przeznaczenia. Natomiast przypominam, że prawdziwy taki sensu stricte rozkład miłosny znajdziecie w opisie w filmie dodatkowym. Widzisz, ktoś przejął kontrolę nad twoim życiem lub za bardzo pozwoliłeś, żeby ktoś przejął jakaś sytuacja natury romantycznej i cię trochę jakby uwięziła. I tutaj powoli, krok po kroku trzeba się po prostu wyswabadzać i dla mnie to jest taka energia. Może tęsknisz za kimś z przeszłości i ta tęsknota, ten sentyment lub za kimś, kogo uważasz jak bratnią duszę swoją, natomiast ta sytuacja za bardzo cię moim zdaniem ograniczyła. Oddałeś jej za bardzo kontrolę nad swoim życiem, nad swoimi myślami może i jakby dla mnie tutaj przekaz jest bardzo prosty. Staraj się po prostu krok po kroku do przodu wychodzić z tego, odzyskiwać wolność, tak? To jest ten czas właśnie. Kolejna informacja mówi, że dostaniesz coś przyjemnego, jeśli chodzi o kwestie romantyczne, w momencie, kiedy będziesz zdecydowany, drugi koziorożcu, czego pragniesz. Cesarzowa tutaj, absolutnie. Lub ktoś będzie czekał na informację od ciebie, na ten podarunek, to może być jakiegoś rodzaju informacja, właśnie wymiana energii, krótko mówiąc. Natomiast ty musisz być zdecydowany, czego pragniesz, tak? I mieć jasność co do postrzegania przyszłości, wiedzieć, czego chcemy, wiedzieć, czego nie chcemy. Też jakby wdrażać w życie, już wkrótce będziesz mógł być może wdrażać w życie jakieś marzenie, jakiś swój pomysł, jeśli chodzi właśnie o życie miłosne. To się odnosi do życia miłosnego, pamiętajmy. Następnie, nie wszystko złoto, co się świeci, zdobądź się na wysiłek i tutaj jest ta królowa monet faktycznie. Wydaje mi się, że... w trzeciej części października pokazuje się najnormalniej w świecie rzeczowość, praktyczność, wytrwałość, szczerość, zaradność i przyziemność jako ważna. Jako ważniejsza być może z jakiegoś powodu niż tak zwana otoczka. Okej? To ciekawe, powiem wam szczerze, swoją drogą jeszcze taka jedna informacja mi przychodzi do głowy, żebyś naprawdę zdobył się na wysiłek i trochę jakby poszperał, przyjrzał się sprawie odnośnie osoby, która z romantycznego punktu widzenia jest dla ciebie ważna, czy oby ona tak dobrze się ma, jak wygląda, że się ma dobrze, tak? Czy jest tak ustabilizowana w tym znaczeniu, czy tak dobrze stoi na ziemi i radzi sobie w życiu, z jakiegoś powodu to się pokazuje, jak mówi, że jest. Okej, tu i teraz, bądź tu i teraz. Jakaś sytuacja będzie wymagała od ciebie, moim zdaniem, uwagi. Uwagi, żeby, tak, sytuacja 10 buław. Tutaj będzie jakiegoś rodzaju trud i ta sytuacja, żeby ją rozwiązać, rozstrzygnąć, wyjść z niej zwycięsko, że tak powiem, zostawić ten kłopot, ten problem, ten stres za sobą, będzie od ciebie wymagała tu i teraz uwagi i zaufania, tak? Czyli jakby nie odkładania rzeczy w czasie, tylko jakby zmierzenia się z tym, tu i teraz załatwiamy sprawę, koniec. Okej, kochani, pozwólcie teraz, że przejdziemy do rozkładu głównego tego czytania. A następnie ostatni aspekt, czyli wasze pytanie, na które będę szukać odpowiedzi, udzielać wam odpowiedzi. Zanim jeszcze przejdziemy do rozkładu, to zrobię tu troszkę miejsca. Okej. Karty tutaj. Zaczynamy. I teraz tak. Sytuacja. As kielichów. Super, ten as kielichów jest super. Nie wiem, jakby to od was zależy, to jest wasze życie. Natomiast, czy uzdrawiasz serce własne, czy naprawiasz relacje i wychodzi słońce, czy pracujesz jakby nad sobą, to wszystko, co się dzieje tu i teraz, powoduje, że czujesz się zadowolony, że jest jakieś spełnienie, tak? Że dzieje się coś miłego emocjonalnie dla ciebie, coś, co satysfakcjonuje, coś, co pozwala nam wierzyć, że wszystko będzie dobrze, coś, co pozwala nam się otwierać, coś, co pozwala wierzyć, że życie wraca.
albo życie jest, wróciło już, tak? To może być zakochiwanie się, to może być początek uczucia, to może być wyjście z problemów relacyjnych, ale jakby to jest też miłości do siebie dużo, pamiętajmy właśnie kielichów, więc generalnie jeśli w ostatnich tygodniach, miesiącach, drogi koziorożcu, ciężko było znaleźć sens tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, jakoś tak nic ci nie sprawiało przyjemności, to wydaje mi się, że tu jest szansa na poprawę. Okej, co wpływa na tę sytuację? Pięć buław, które wpływa na tę sytuację, no to powiem tak, jeśli był jakaś rywalizacja, jakaś zazdrość, jakiś konflikt, no to w moim odczuciu udało się rozstrzygnąć ten konflikt konstruktywnie i jesteś z tego zadowolony. To jest dla mnie taka informacja. Tak? Rozstrzygnięcie czegoś, co nie było zadowalające, wyszło na Twoją korzyść. Tu jest też konflikt wewnętrzny. To jest to, o czym mówiłam kilka zdań wcześniej. Czyli w momencie, w którym nie do końca wiemy, jakby, no, w którą stronę, co nam sprawi przyjemność, jakby, gdzie podążać. To jest ten konflikt wewnętrzny. Te nasze myśli takie, które gdzieś tam targają, tak to określę. I tutaj następuje jakiegoś rodzaju przełom też, tak? Co jest przyczyną tej sytuacji? Król buław. No właśnie, jeśli chodzi o kwestie osobiste, no to przyczyną jest sytuacja, że w końcu chcesz wiedzieć jakby jaką, jakby to powiedzieć, chcesz wejść w pozycję lidera, tak? Albo jakby chcesz znowu nabrać takiej energii w sobie, która pociągnie innych za sobą. Chcesz jakby, żeby pewność siebie być może wróciła. Chcesz mieć w sobie tą energię, która powoduje, że po prostu inni w tobie widzą siłę, okej? No więc tak, jeśli to jest zawodowe, to na przykład tutaj, bo król buław jest bardzo przedsiębiorczy też, tak, to tutaj były jakieś zmagania takie natury, w którym kierunku, co teraz mam zrobić, jak mam rozwijać swoją karierę zawodową. No i to też pokazuje się jako zadowalające. Dla części z Was to jest przyczyną tego, że jakby coś się poprawia, znaczy może tak, teraz coś się poprawia, ale przyczyną tego, że było gorzej, była jakaś zazdrość, bo inni zazdrościli Wam na przykład pozycji, okej? Okay? Tak sobie myślę. Co odchodzi? As monet. Zostawiasz za sobą. No jeśli jest koziorożec, który dostał awans, to miałeś wokół siebie sporo zazdrośników. Którzy wprowadzali masę chaosów do Twojego życia. Awans lub jakieś pieniądze, lub coś Ci jakby rozwijało się, szło zawodowo, tak powiedziałabym. Ludzie w Tobie widzieli kogoś, kto jakby jest absolutnie w odpowiednim miejscu, który absolutnie wie, co robi, który absolutnie ma pomysły, potrafi te pomysły wdrażać w życie. No naprawdę, tak jakby działa z pasją ogromną. Natomiast wśród tych ludzi byli tacy być może, którym się to nie podobało. Po prostu. Ta Twoja świadomość własnej wartości im się nie podobała. Na tym polu mogły wynikać jakieś konflikty. Konflikty mogły również wynikać jakby z tego, że Twoja wizja była sprzeczna z ich wizją zrobienia czegoś, działania w konkretnym celu, ale teraz następuje spokój już jakby. Nie ma. Wypłaszcza się ta sytuacja. Najbliższa przyszłość. Arcykapłanka. W najbliższej przyszłości drugiego koziorożca tutaj prośba jest, żeby obserwować, żeby, powiedziałabym, przyglądać się, nie mówić wiele, mówić tylko wtedy, jeśli faktycznie jakby nie obawiacie się, że ta informacja mogłaby Wam zaszkodzić, krótko mówiąc. Wsłuchiwać się w siebie też. To arcykapłanka jest bardzo mądro, tak obserwująca, wyczekująca odpowiedniego momentu, więc tutaj nie ma działania za bardzo, ale jest też bardzo mocne połączenie ze sobą, jeśli chodzi o kwestie jakby może jakiegoś planowania na przyszłość. Kieruj się intuicją i to jest oczywiste w tej karcie, ona Ci będzie podpowiadać, ale wydaje mi się, że też jakby jeśli tutaj ta sytuacja konfliktowa czegoś Cię nauczyła, to niech Cię jakby nie zmylą może obecne okoliczności i znowu wracamy do przesłania żyrafy, tak? Ty wiesz jakby co jest czym być może. Dalsza przyszłość, 10 monet, pięknie. Dlaczego pięknie? Bo to ziemska energia jest.
No, październik się pokazuje jako miesiąc, gdzie ważne będą relacje z ludźmi, szacunek do tradycji, jakby powrót do korzeni być może, że, gdzie ważny jest spokój, bezpieczeństwo, harmonia, radość, rzekłabym. Październik pokazuje się jako miesiąc jakby takiego raczej spokojnego, stabilizującego czasu. I tyle, utrzymuj tą energię, kultywuj te relacje, które są dla Ciebie niezwykle cenne, to są relacje z ludźmi, na których możesz liczyć. Tutaj też jeszcze jakieś pieniądze się pokazują, jeśli tutaj była szansa, bo tu często są pieniądze przekazywane z pokolenia na pokolenie, na przykład jakieś takie po rodzinie trochę. Jeśli tutaj ta szansa się pokazała w pozycji przeszłość i ją złapałeś, tak, a wokół tego był chaos, bo no jakby wokół pieniędzy, to te pieniądze nam się tutaj pokazują jako takie, które się zrealizują najprawdopodobniej. Więc dalej, dalej, dalej. Twoja energia. Wychodzi słońce dla Ciebie po jakimś takim momencie. I słońce masz dwa razy. To ma, moim zdaniem to jest związane z też, uważam, z sytuacją, w której koziorożec po prostu wychodzi obronną ręką z... z trudnej sytuacji, najprawdopodobniej miłosnej. Nie czujesz już bólu, nastąpiło uzdrowienie w tej relacji, albo nie obchodzi cię to, co było, w tym znaczeniu, co było, to było, już do tego nie wracam. I inaczej po prostu patrzysz na świat, inaczej patrzysz na rzeczy. Więc co tam z otoczenia? Otoczenie ma ogromną nadzieję na to i zaufanie, nadzieję i zaufanie co do tego, że sprawy się między wami ułożą. Tak? Otoczenie to też jest jakby tutaj taka energia, w której doszło do siebie po jakimś wydarzeniu. Jest gotowe znowu z optymizmem patrzeć w przyszłość. Otoczenie może również jakaś konkretna osoba albo jacyś właśnie partnerzy w jakimś zakresie działania, na przykład zawodowym. Mają nadzieję co do kooperacji z wami, jeśli rzeczywiście macie taką silną pozycję. Konkretną, powiedziałabym, to otoczenie żywi spore nadzieje co do współpracy z wami. Tak? Więc w ogóle otoczenie jest pełne nadziei, takiego optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość. Zobaczmy dalej. Strach, lęki, obawy, że tak powiem. Sąd ostateczny w lękach i obawach. Jakaś rozmowa Cię czeka, uważam. Taka, powiedziałabym, trochę katarzis tutaj. Ona ma w sobie ogromny potencjał, jest w stanie Cię wyswobodzić z czegoś, ale być może nie jesteś przekonany, jak ona się rozstrzygnie, w jaką stronę pójdzie, że tak powiem. Trochę się też, jeśli tu jest powrót, bo mamy tego asa kielichów, gdzie on był, tutaj na środku, to trochę obawiasz się ponownie wpuścić tę osobę do swojego życia, ponownie się zbliżyć do tej osoby bądź sytuacji. To jest trochę gdzieś tam, moim zdaniem, takiego lęku wokół tego. Czy oby tym razem jakby... czy ta osoba na przykład tutaj znowu nie będzie mnie wykorzystywała za bardzo, mojej energii za bardzo, tak? Czy ta osoba mnie nie zrani po raz kolejny, na przykład? Może zraniliście siebie oboje, no jakby... tak też może być, natomiast tutaj jakby tutaj ta karta sugeruje, że obawiasz się tej szansy jeszcze raz, obawiasz się dać trochę szansę tej osobie, albo nie wiem, czy obawiasz się może tego, nie jesteś pewny, czy jesteś gotowy na to już teraz, żeby czy ta jakby sytuacja zażegnała się między wami. A jaki jest wynik? Paść kielichów. Ja wam powiem, ten paść kielichów tutaj jakby na spodzie szóstka mieczy, kochani, czyli ewidentnie przestajesz się czymś martwić, bo sześć mieczy odsuwa od bólu, od konfliktu, uspokaja umysł i przy okazji niesie nowy potencjał. I nowy potencjał nam się pokazał również w paziu kielichów. Paź kielichów jako wynik tego czytania, jakby mówi, słuchaj, komunikuj się delikatnie, zmysłowo, możesz też mieć do czynienia z kimś bardzo delikatnym, z bardzo wrażliwą osobą. Przeprosiny w tej sytuacji są ważne, w tej tutaj, która powodowała konflikt.
bądź otwarty, ale pamiętajmy, że jednak jest to jakaś w miarę początkowa faza sytuacji, pomysłu, projektu, znajomości. Te dwie karty razem mówią, nie zagłuszaj swojej intuicji, ona ci będzie podpowiadać, na co jakby zwrócić uwagę, jak patrzeć, żeby zobaczyć to, co istotne dla ciebie. Tak, więc jakby no w swoim trochę jakby własnym tempie. Jeśli sobie odbudowałeś swoje własne szczęście koziorożcu, tak powiem, i to słońce dla ciebie wychodzi i może dajesz delikatnie jakiejś sytuacji lub komuś szansę na związek, na relację, na znajomość, na współpracę, to ta osoba ma dużo nadziei, jeśli chodzi o przyszłość. Dla ciebie informacja jest moim zdaniem taka, żeby tutaj niech to będzie subtelne i pomału. Jeśli zastanawiałeś się, czy dać komuś szansę faktycznie, to ten paśki chów dla mnie oznacza, przepraszam, oznacza przeprosiny przy sądzie ostatecznym, przyjęcie przeprosin lub przeproszenie kogoś. Dobra, dziękuję bardzo. A teraz słuchajcie, pomyślcie sobie po cichutku jedno pytanie i spróbujemy udzielić na nie odpowiedzi. Postaram się udzielić odpowiedzi Wam no konkretnie, jak to ja, czyli tak bądź nie. Natomiast różnie to bywa, jak wiecie, więc czasami kryje się za tym jakaś dłuższa historia. Natomiast teraz ja tutaj jakby przygotowuję karty, tasuję karty, a Wy proszę, moje drogie koziorożce, po cichutku swoje pytanie sobie przygotujcie na październik. Ok. Sześć mieczy, ono było, prawda, omawiane, więc dla mnie to jest progres, dla mnie to jest odejście, dla mnie to jest karta na tak. Po prostu. To jest karta, która mówi lepsze przed tobą. Nawet jeśli to jest jakaś poprawa po prostu, progres, poprawa, tak? Znaczy, jeśli też potrzebujesz jakiejś pomocy, czyjejś pomocy, żeby doprowadzić do tej sytuacji, gdzie ruszasz do przodu, gdzie następuje progres, no to ją przyjmij. Bo to też tutaj jakby, tak bym to powiedziała, ale generalnie bądź na tak, bo to jest karta, tak jak mówię, poprawy, progresu, odprężenia i tego, że jakby coś się zaczyna układać, że lepsze przed nami. Także tak, rusz. Tak, zacznij działać, tak, przyjmij pomoc, tak dobrze zrobiłeś, że zostawiłeś za sobą to, co zostawiłeś, bo to było kompletnym bagnem i tylko i wyłącznie Cię ciągnęło w dół. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, słuchajcie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.